Powinno spotkać się oficjalnie otworzyć nową siedzibę medialną. I uwaga, pierwsza brama! Powiem to jakoś szybko, bardzo wyszło. Budowa zaczęła się w listopadzie tamtego roku, a wprowadziliśmy się w połowie maja tego roku już. Niecały rok jesteśmy na nowym miejscu. Początki to były 2011 rok, założenie działalności gospodarczej. No i jaka nazwa firmy? Przeszukanie internetu, czy takiej podobnej firmy nie ma nazwy. A nazwa tak, początek od Michała i Biała Podlaska. Czym się zajmujecie? Szeroko pojętą branżą TSL, transport, spedycja, logistyka. W 90% czystą spedycją się zajmujemy, działamy praktycznie na cały świat. Wychodzimy z założenia, że gdzie klient jest w stanie kupić lub sprzedać towar, to ktoś ten towar musi dowieźć. I dlaczego to ma nie być Bialmich? W tym momencie 16 osób pracuje w firmie Bialmich. Oczywiście cały czas zatrudniamy nowe osoby, zapraszamy jak najbardziej. Firma rodzinna, w zarządzie jest moja siostra Aneta i żona Marzena. Wizja jest bardzo potężna. Nie chcemy zakończyć na regionie, na Polsce, na Europie. Świat to co jest w wizji zapisane, aby było zdrowie. Mam nadzieję, że to będzie zrobione. I pewność, że za 10, czy za 5, czy za 15, 50 lat się spotkamy, to będziemy mieli ze sobą. Tak naprawdę spotkały się trzy osoby, ponieważ w różnym charakterze, temperamencie, pewnie też pamięci. Natomiast to podjęliśmy decyzję, że idziemy dalej razem, tak? Że chcemy budować coś solidnego. I to, że chcemy budować Bialmich na solidnych fundamentach, to było faktem. Co do tego byliśmy wszyscy zgodni i to była podstawa.